Witam w wideo poświęconemu Xperia S od Sony. W tym filmie chciałbym Wam zaprezentować i omówić rozbudowane funkcje fotograficzne tego smartfona. I to, od czego chciałbym zacząć, to fakt, że Sony nie zapomniało i zdecydowało się na umieszczenie w tym telefonie przycisku fizycznego, który odpowiada za robienie zdjęć, który odpowiada za rozpoczynanie i kończenie kręcenia filmów, wideo. Wielka pochwała dla Sony, ponieważ wśród tylu wielu smartfonów na rynku pojawiło się już kilka, jak nie kilkanaście, które tego przycisku nie mają, konsumenci tego nie lubią. Na szczęście tutaj ten przycisk jest obecny. Ten przycisk funkcję jeszcze jedną małą, ale ważną pełni, o czym powiem kilka chwil później. Oczywiście, aby dostać się do samego aparatu, musimy odblokować ekran i albo z poziomu skrótu na pulpicie, albo z ikonki, która jest w głównym menu, dostać się do aparatu. Tutaj, jak widzicie, telefon jest od razu gotowy do zrobienia zdjęcia. Od razu mamy podgląd ostatnich zdjęć w samym rogu, możemy je tak w bardzo fajny sposób zsunąć w taki mały stosik, za pomocą innego gestu z powrotem je przywołać. To cieszy oko i jest naprawdę interesującym pomysłem. W lewym górnym rogu mamy skrót do funkcji, że tak powiem, podstawowych samego aparatu. Tutaj mamy rozpoznawanie scenerii ustawione na automatyczne, może być tak zwane normalne, wtedy większość oczywiście ustawień mamy dostępnych pod palcem, jest to wszystko manualne, musimy wybrać w jakiej scenerii robimy zdjęcie, musimy wybrać pomiar światła, musimy wskazać, czy lampa błyskowa ma być włączona, wyłączona. Oczywiście możemy się zdecydować na wszystko, że tak powiem, automatyczne. Możemy przełączyć się na aparat z przodu, możemy zrobić tak zwane zdjęcie 3D, oczywiście nie jest to zdjęcie 3D, ponieważ Xperia S posiada jeden obiektyw. Jest to nazywane zdjęciem 3D, ponieważ odwołuje się ono do szerokości zdjęcia, które jest niesamowicie szerokie. Jest to panorama, ale nie jest to zdjęcie robione w taki sposób, jak robią to inne telefony, gdzie trzy zdjęcia lub więcej zdjęć jest łączonych w jedno szerokie zdjęcie. Tutaj zdjęcie to jest robione na bieżąco, jak my będziemy się kręcić wokół własnej osi. I jest to zmontowane w jedno zdjęcie, w jedną grafikę. No, wygląda ta funkcja naprawdę fajnie. Zaczynamy wtedy zdjęcie od samego początku. Wciskamy przycisk. Jak widzicie, od razu takie zdjęcie można zrobić. I kończymy. Przetwarzanie. Obraz zawiera szary obszar, no ponieważ niestety no, nie mam teraz możliwości zrobienia takiego zdjęcia wygodnie, bo siedzę przed kamerą. W lewym dolnym rogu, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy ustawienia lampy błyskowej. Oczywiście więcej ustawień kryje się pod klawiszem funkcyjnym samego Androida, pod menu kontekstowym. Tutaj mamy do wyboru cztery możliwości pod względem rozdzielczości zdjęcia. Najwyższa rozdzielczość, z jaką możemy zrobić zdjęcie, to 12 megapikseli. To zdjęcie będzie proporcje boków 4:3. No, na ekranie tego telefonu, na ekranie telewizora, na którym będziemy te zdjęcia oglądać, lub na ekranie monitora, w dobie oczywiście szerokoekranowych wyświetlaczy, jest to niewygodne, jest to nieładne, dlatego od razu wszyscy decydują się na pierwszą rozdzielczość, patrząc od góry, która będzie robiła zdjęcia w proporcjach 16:9 i Xperia S pozwala na robienie zdjęć w rozdzielczości 9 megapikseli przy takiej proporcji boków. Oczywiście tutaj jest również dostęp do ustawień lampy błyskowej. Mamy oczywiście opcję samowyzwalacza. Są dwie opcje, 10 lub 2 sekundy, dzięki czemu możemy zdecydować się na dłuższy lub krótszy okres czasu, który chcemy, żeby upłynął od kliknięcia, od przyciśnięcia przycisku. Mamy ciekawą funkcję wykrywania uśmiechu. Tutaj, jak widzimy, mamy nawet do wyboru 3-stopniową.
Hierarchię uśmiechów mamy duży, średni lub niewielki uśmiech. Oczywiście w zależności od tego, jak dana osoba, jak dane osoby na zdjęciu się uśmiechną, telefon to wychwyci i zrobi lub nie zrobi zdjęcia. Mamy funkcję geotagowania zdjęć, jest ona domyślnie wyłączona, ale zalecałbym uruchomienie pomimo prądożerności takiej funkcji. No jednak później fajnie jest siąść przed mapką i zobaczyć, gdzie konkretne zdjęcia były zrobione. Co ciekawe, istnieją trzy metody robienia zdjęć za pomocą Xperia S. Jak widzimy, mamy do wyboru przycisk na ekranie, który pojawi się po prawej stronie. Tutaj pod kciukiem będzie on dostępny i zdjęcie automatycznie złapie ostrość i zostanie zrobione. Mamy również do wyboru robienie po dotknięciu ekranu. W takim wypadku tam, gdzie dotkniemy ekranu, zostanie ustawiona ostrość i zostanie zrobione zdjęcie. Kolejną rzeczą, jaka jest możliwa, to tak jak było domyślnie ustawione, tylko klawisz aparatu. Wtedy za pomocą klawisza łapiemy ostrość i robimy zdjęcie. Teraz chciałbym Wam zaprezentować, z jaką prędkością Xperia S jest w stanie robić zdjęcia. Jak widzimy, jest to całkiem szybko. W kilka chwil możemy zrobić całą serię zdjęć. Dzięki temu możemy wyłapać to najfajniejsze ujęcie. Jak widzicie, te zdjęcia są takie same, ponieważ nic się nie poruszało, ale jeżeli komuś będzie zależało na tym, aby w 2-3 sekundy zrobić całą serię zdjęć, Xperia S będzie się do tego nadawała. Kolejną rzeczą jest opcja dźwięku migawki. Możemy ją na całe szczęście wyłączyć. To się ceni, za to wielka pochwała dla Sony. I tak zwane szybkie uruchamianie. Tak jak powiedziałem wcześniej, funkcje, jakie pełni przycisk, to nie tylko robienie zdjęcia, to nie tylko rozpoczęcie i zakończenie kręcenia filmu wideo, jest to również fizyczny skrót do aplikacji aparatu. Jak widzimy, szybkie uruchamianie umożliwi nam od razu zrobienie zdjęcia lub tylko uruchomienie. Chciałbym Wam to teraz zaprezentować. Wychodzimy z funkcji aparatu, z aplikacji aparatu, blokujemy ekran. Oczywiście teraz ustawiona funkcja uruchomienia i zrobienia zdjęcia. Wystarczy dłuższą chwilę przycisnąć i już mamy zdjęcie gotowe. Jest to niesamowicie przydatne, jeżeli jakaś chwila nam ucieka i jeżeli jakieś wydarzenie się właśnie zaczyna i chcemy szybko zrobić zdjęcie, to na pewno będzie przydatne. Oczywiście w tym trybie szybkiego uruchamiania kilka opcji jest niedostępnych. No niestety, tak przemyślało to Sony, ale i tak musicie razem ze mną przyznać, że zrobienie zdjęcia za pomocą Xperia S jest niesamowicie szybkie. Tutaj przechodzimy do funkcji kręcenia filmów wideo. Również i tutaj mamy do wyboru kamerę z przodu lub kamerę wideo z tyłu. Co ważne, kamera tylna umożliwia nam kręcenie filmów również w Full HD, czyli 1080p. Jest to 1920x1080 pikseli. Jest to rozdzielczość nieraz wyższa od monitorów i telewizorów, które posiadamy w domu. Kamera z przodu, co ciekawe, potrafi również kręcić filmy w rozdzielczości 720p HD, czyli widząc to, co się dzieje na ekranie, możemy kręcić od razu się razem z przyjaciółką, razem z rodziną, cokolwiek chcemy. Oczywiście mamy tutaj cały wybór scenerii, jak w przypadku zdjęć. Mamy krajobraz, noc, portret, ustawienia balansu bieli. Będą ustawiane według tego. Możemy zrobić to również manualnie. Możemy oczywiście uruchomić doświetlenie zdjęć i filmów wideo. Po uruchomieniu zapali nam się lampeczka z tyłu telefonu, jest ona całkiem jasna, ale oczywiście jeżeli ktoś będzie się decydował na kręcenie serialu albo filmu długometrażowego, no to z takim doświetleniem za daleko nie pociągnie. Xperia S ma wbudowane 32 GB pamięci, nie możemy jej rozszerzyć za pomocą żadnej karty pamięci, no niestety jesteśmy ograniczeni w cudzysłowie tylko do tych 32 GB, ale muszę przyznać, że jest to bardzo dużo i na nasze zdjęcia, na nasze filmy jest to bardzo, bardzo dużo miejsca. Muszę przyznać, że robione zdjęcia za pomocą telefonu tego mają niesamowitą ostrość.
filmy kręcone za pomocą tego telefonu mają bardzo, bardzo fajną jakość. Jeszcze kilka rzeczy bym podkręcił, ale i tak Xperia S zasługuje na pełną pochwałę w kwestii robienia zdjęć i kręcenia filmów wideo.